I stało się w tych dniach, że wyszedł na górę, aby się modlić i spędzić noc na modlitwie do Boga. A gdy nastał dzień, przywołał uczniów swoich i wybrał z nich 12, których też nazwał apostołami. Ewangelia według Łukasza, 6 rozdział, 12 do 13 wersetu. Jezus wybiera ludzi. Po nocy spędzonej na modlitwie Pan Jezus Chrystus wybiera 12 swoich uczniów. Cóż to za towarzystwo? Są tu dwie pary braci rybaków. Celnik Mateusz. Człowiek walczący o wolność Szymon Zelota. A także ktoś, kogo można nazwać sceptykiem. Tomasz. Jakże często Pan Jezus Chrystus będzie się za nich modlił. Pomimo różnych charakterów będą oni dawać spójne i wiarygodne świadectwo o życiu i zmartwychwstaniu swego Pana, Jezusa Chrystusa. Nie mają dawać świadectwa o sobie samych, ale o Panu Jezusie Chrystusie. Zanim Jezus Chrystus Pan wysłał swoich uczniów, by pełnili służbę dla Niego, miał ich przy swoim boku, by mogli się od Niego uczyć. Podróżują po okolicy ze swoim mistrzem i mogą Go obserwować na każdym kroku. Co widzą? Widzą Jego miłosierdzie, gdy wychodzi naprzeciw potrzebującym, Jego boską wielkość i moc, gdy czyni cuda. Jego cierpliwość, gdy prześladują go uczeni w piśmie. Jego gorliwość dla Boga, gdy atakowana jest cześć Jego Ojca w niebie. Równocześnie słyszą Jego słowa łaski i Jego modlitwy, które wypowiada publicznie. Widzą też, jak regularnie oddala się od nich, by na osobności być sam na sam ze swoim Bogiem i Ojcem. Jeszcze na krótko przed swoją śmiercią Pan Jezus Chrystus daje im niezapomniany przykład swojej pokory. Obmywa im nogi i przygotowuje ich na czas, kiedy nie będzie go już z nimi na ziemi. Jakże często doświadczali jego miłości. Tak, on do końca ich umiłował. Ewangelia Jana 13:1. Pan Jezus Chrystus wybiera 12 uczniów i zmienia oraz kształtuje całe ich życie. Dziś Jezus jest w niebie. Jezus wybiera 12 uczniów i zmienia oraz kształtuje całe ich życie. Można dopatrywać się jednego wyjątku, kogoś, kto nie chciał poddać się temu kształtowaniu, czyli Judasza. Dzisiaj Pan Jezus Chrystus jest w niebie. Służba tych 12 już dawno się wypełniła. Nastał czas, w którym chodzi o Ciebie i chodzi o mnie, ponieważ Pan Jezus Chrystus wciąż wzywa nas, abyśmy poszli za Nim. I stało się w tych dniach, że wyszedł na górę, aby się modlić i spędził noc na modlitwie do Boga. A gdy nastał dzień, przywołał uczniów swoich i wybrał z nich 12, których też nazwał apostołami. Ewangelia Łukasza, 6 rozdział, od 12 do 13 wersetu.